Goście w studiu Piątki, a dzisiaj są nimi pani Agnieszka Szyszko, pełnomocnik prezydenta Suwałk do spraw organizacji pozarządowych. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna. Dzień dobry panie prezydencie, witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, goście przynieśli ze sobą 2 miliony złotych, które chcą zaproponować mieszkańcom Suwałk. Kolejna, druga już edycja budżetu obywatelskiego w Suwałkach. Tym razem aż 2 miliony złotych, dwa razy więcej niż podczas pierwszej edycji. Tak, postanowiliśmy, że trzeba zwiększyć tę kwotę, ponieważ było bardzo duże zainteresowanie. Wielu mieszkańców głosowało, było bardzo dużo projektów. Ponieważ się mieszkańcom pomysł budżetu obywatelskiego w Suwałkach spodobał, czemu nie zwiększyć do 2 milionów złotych? I taka kwota jest zarezerwowana w budżecie miasta na potrzeby budżetu obywatelskiego. Ile pomysłów, ile projektów państwa zdaniem uda się zrealizować za takie pieniądze? Co najmniej 8 projektów będzie zrealizowanych, ponieważ zasady są takie, że pula jest podzielona na dwie części. Jedna to są projekty o dużej wartości od 100 tysięcy do 700 tysięcy i to jest 1 400 000 złotych, a druga pula, która liczy 600 tysięcy złotych, w niej mogą być realizowane projekty do 100 tysięcy złotych i z prostych obliczeń wynika, że co najmniej 8 projektów ma szansę. Pani Agnieszko, jak pani oceniłaby szansę na to, że nasz projekt zostanie zrealizowany? W ubiegłym roku to były szanse 1 do 13, bo 3 projekty były zrealizowane, 39 było zgłoszonych. Co prawda po weryfikacji 33 przeszły do głosowania. No to 1 do 13 jak na dobre studia. Mamy nadzieję, że konkurencja będzie też duża, że ci, którym się nie udało, spróbują szansy i że zgłoszą się nowe osoby i po prostu poddadzą pod głosowanie nowe pomysły. Od czego zacząć? Jak napisać dobry projekt? Czy potrzebny jest w takim projekcie na przykład kosztorys? Czy trzeba tam zaznaczyć, napisać, jaki jest koszt danej inwestycji? Myślę, że po pierwsze to nie trzeba się bać i tutaj mieć jakby pomysł na realizację, którego chce się pozyskać pieniądze. Później z tym pomysłem można przyjść do urzędu. Tutaj są osoby zarówno w Wydziale Inwestycji, jak i pani Agnieszka, które ewentualnie mogą poprowadzić, pomóc jakby wypełnić taki wniosek. Tak jak mówiliśmy już tu na początku, wniosek jest bardzo prosty. Nie trzeba do niego dołączać jakiegoś bardzo szczegółowego kosztorysu, bo te rzeczy wykonamy w momencie, gdy będziemy z jednej strony weryfikować ten pomysł tutaj przed głosowaniem, a z drugiej strony, gdy dany pomysł przejdzie, to wtedy powstanie kompletna dokumentacja i kosztorys. Także to jest, te kwestie administracyjne są po stronie urzędu. Przede wszystkim trzeba błysnąć pomysłem, a urzędnicy pomogą. Tak jest. I zebrać poparcie. I zebrać później poparcie w głosowaniu właśnie, żeby ten pomysł przeszedł.